Walkie-talkie, sprzęt, który dla wielu z nas kojarzy się z zabawką z dzieciństwa, odegrał ważną rolę podczas II wojny światowej. Polski inżynier Henryk Magnuski wylądował w 1939 roku w Stanach Zjednoczonych. Do ojczyzny nie wrócił. Zatrudniony został przez firmę znaną dziś pod nazwą Motorola, gdzie rozpoczął pracę nad przenośnym systemem komunikacyjnym dla amerykańskiej armii. W ten sposób powstało urządzenie SCR-300.